Zobaczcie, co oni tu wyprawiają w tych Niemczech. To nie wierzę. Przeczytam. Ważne. Od 1 września 2022 roku temperatura wewnątrz jest dozwolona nieprzekraczalnej 19 stopni Celsjusza zgodnie z wymogami prawa. Grzejniki są odpowiednio zaprogramowane i wyregulowane. Prosimy o przestrzeganie tego i nie nastawianie żadnych grzejników. W przypadku niezgodności pobieramy opłatę administracyjną w wysokości 150 euro. W przypadku ustawienia grzejników pobieramy dodatkową opłatę za energię elektryczną w wysokości 100 euro za dzień. No, szkoda, że nie 1000. 19 stopni w pokoju to jest zimno. Ja mam w domu 24. Curich na linii, panie prezesie. Musi być taki kraj na świecie, gdzie nikt, ale tu nikt nie pracuje. Zapraszam do obejrzenia mojego kolejnego filmu, ale przed tym przypominam, aby subskrybować mój kanał. W tym celu należy nacisnąć przycisk subskrybuj i później na górze taki dzwoneczek, który wyskoczy. Jeśli film się podobał, to oczywiście poproszę lajka w górę, subskrybujcie i komentujcie mój kanał. Dodatkowo przypominam, że mam założonego Patronite'a, gdzie każdy może postawić mi kawę i wpłacić na przykład 5 zł. O, tak wygląda, 5 zł. Już kilka osób na ten ryzykowny krok się zdecydowało. Zachęcam innych. A teraz zapraszam na film. Dzień dobry, dzień dobry. Witam ponownie w nowym i myślę, że w tym roku już ostatnim filmie o przygodach Tomasa, który jeździ po Europie i pracuje. No więc moja przygoda z pracą w Niemczech, wbrew moim przypuszczeniom, nie skończyła się tak, jakby należało oczekiwać. Ja być może, nie wiem, w swojej naiwności albo głupocie myślałem, że skoro Niemcy płacą mniej jak Szwajcarzy, to będzie łatwiej. Ja oczywiście miałem różne doświadczenia i różne epizody z pracą w Niemczech. Z moich doświadczeń wynikało, że no, w Niemczech wcale nie jest jakoś łatwiej. Wręcz przeciwnie. Uważałem, że jakiś czas temu tak uważałem, że nie, że jest, że w Szwajcarii płacą więcej i mniej wymagają. Ale jak to mówią, czas upływa, pamięć pewnych zdarzeń się zaciera i u mnie też wystąpiło właśnie takie zjawisko, że pamięć pewnych zdarzeń się zatarła i uznałem, że
łatwiej mi będzie zrobić karierę w Niemczech. Nie, no oczywiście przesadzam, nie chodzi o żadną karierę. Chciałem wyjechać do Niemiec na zimę. Ale okazuje się, że pomimo tego, że Niemcy mniej płacą, to wymagania wcale nie są mniejsze, a myślę, że większe. Tutaj, w tej sytuacji, w której ja się znalazłem, to jest taka sytuacja, która też i w Szwajcarii występowała. Chodzi o to, że firma, ta fabryka, w której ja tam byłem, poszukiwała pracownika z bardzo dobrą znajomością języka. Ja nie jestem taką osobą, więc ponieważ firma oprócz mnie nikogo innego nie miała, ja nie wiem, czy tak było, takie są moje przypuszczenia, że ponieważ firma nikogo innego nie miała, więc wysłali mnie. No, ja wiedziałem, że utrzymanie ruchu nie jest rzeczą łatwą. Wiedziałem, na czym ta praca polega i praca sama, w sensie praca, jak najbardziej mi odpowiadała. Być może nawet te trzy zmiany, jakoś bym się do nich przyzwyczaił. I z tą myślą tam pojechałem, ale wiedziałem, że w takiej pracy no, komunikacja jest bardzo ważna. Bo siedzisz na warsztacie, masz, dzwoni telefon i masz zrozumieć, o co chodzi, gdzie, co się zepsuło i tak dalej, masz iść i sam sobie poradzić, sam naprawić. W związku z tym naciskałem na agencję, żeby się upewnili, czy na pewno ja sobie poradzę. I tak jak mówię, jak opowiadałem, przy rekrutacji najpierw zadzwoniła do mnie baba z Niemiec i gadaliśmy po niemiecku i ona uznała, że się nadaje do tej pracy, ale ja mówię, że chciałbym wiedzieć na pewno, żeby nie było tak, że ja pojadę i po tygodniu się okaże, że ja się tam nie nadaję, bo są problemy z komunikacją. W związku z tym wymyślono, że zadzwoni do mnie jeszcze jedna osoba, która tam jakoś w inny sposób bliżej tej fabryki jest, się tym zajmuje i ze mną pogada po niemiecku i sprawdzi. No i tak się stało, tak było. Wszyscy uznali, że się nadaje. A ja przyjechałem i pierwsze słowa, jakie tam były w tej fabryce, to czy ja bardzo dobrze mówię po niemiecku, bo agencja napisała do nich, że ja mówię bardzo dobrze, nie? Oni takiej osoby szukają. No jak to usłyszałem, to już pomyślałem sobie, no to już nic z tego, nie? No i tak było. I teraz tak, dzwoni do mnie agencja niemiecka, że o, to co tam się stało? No ja mówię, no co się stało? No to się stało, nie? O, to nic, mówi, to nie ma problemu, my ci zaraz tu nową pracę znajdziemy. No ja mówię, dobra. Nie mówiłem na razie jeszcze nic, że jak ja mam iść na budowę dziury wiercić, to ja nie chcę w Niemczech, to ja sobie do Szwajcarii pojadę i tam będę dziury wiercił za szwajcarską stawkę, nie za niemiecką. Ja w Niemczech mogę pracować na warsztacie, gdzie bardziej trzeba się znać, coś myśleć, schematy czytać, takie rzeczy, nie? Ale z wiertarką to ja w zimie po niemieckiej budowie, gdzie jest zimno, latał nie będę. Już jak już mam latać, chociaż nie chcę w zimie, to bym pojechał do Szwajcarii, ale nie pojadę. Ani tu nie pojadę, ani tam nie pojadę, nigdzie nie pojadę, robię przerwę. I on mi wczoraj dzwoni, Polak dzwoni, bo w tej agencji też Polacy pracują, nie? Ponieważ agencja zatrudnia bardzo dużo Polaków. Więc dzwoni do mnie i zaczyna po niemiecku, nie?
No chwileśmy pogadali, no mówi, no widzę, że pan sobie radzi, to tego. Ja bym pana wysłał na utrzymanie ruchu do jakiejś tam fabryki. Ja mówię, proszę pana, no dobrze, no możemy jeszcze raz spróbować. Tylko, no bo słyszę, że roboty tam są, nie? W tej fabryce są roboty, utrzymanie ruchu przy robotach. Ja mówię, że do takiej pracy to nie jest zwykły elektryk taki jak ja, co tam lampy w pokoju przykręca. Tylko to jest potrzebny do takiej pracy automatyk. Człowiek po studiach. Także niech pan im powie, że ja mogę tam pracować, ale sam sobie na pewno nie poradzę, to nie ma mowy. To gdyby taka praca była po polsku, to potrzeba, no naprawdę, potrzeba paru miesięcy, żeby się zapoznać z tymi wszystkimi urządzeniami i tak dalej. I to wcale nie znaczy, żeby sobie człowiek we wszystkim poradził. Bo są to rzeczy dość skomplikowane. No ale mówię, no dobra, no, no. I niech pan też wspomni, że ja po niemiecku, to wie pan, nie na B2. Dobra, dobra, on wszystko powie, on wszystko powie. Już by pan zaraz wysyłał i będzie czekał na odpowiedź. No, ale też nabąknął, czy co ja mam teraz zamierzam, czy ja do Polski wracam, czy może zostanę tutaj, bo na tym mieszkaniu, co teraz jestem, to już bym musiał dzisiaj opuścić i oni tam gdzieś mają w Bawarii takie darmowe. No ja o tym darmowym mieszkaniu w Bawarii już słyszałem poprzednio, później mi powiedziano, że jednak tego nie ma. Teraz mi znowu mówią, że znowu mają darmowe, bo pan jest naszym pracownikiem. Ja mówię, proszę pana, nie będę jechał na... Aha, jeszcze mi mówi, że oni nie wiedzą, kiedy przyjdzie odpowiedź. No jak przyjdzie dzisiaj, jutro, plus czas na znalezienie mieszkania, być może bym mógł od poniedziałku zacząć. Ale może być, że jeszcze jeden cały tydzień będę musiał siedzieć i czekać. Więc ja mówię, proszę pana, jak ja mam gdzieś siedzieć na Bawarii w jakiejś norze i czekać na coś, co może będzie, a czego może nie będzie, to ja wracam do Polski i będę sobie mieszkał jak człowiek normalnie w domu. A jak już wrócę do Polski, bo mówię, to już z tego domu będzie mnie ciężko wyciągnąć. Bo mamy już prawie połowę listopada, zbliża się zima, w każdej chwili może sypać śnieg, jest zimno i ogólnie jak jest zimno, to ja jakiegoś zapału do pracy nie mam, bo zimy nie lubię. I jak już do tej Polski wrócę, to prawdopodobnie, jeśli gdziekolwiek pojadę po nowym roku, to pojadę do Szwajcarii. Dlaczego nie pojechałem teraz? Mam ofertę do pracy w Szwajcarii z takiej pewnej firmy, którą prowadzi Włoch w Szwajcarii. On już do mnie dzwonił i mówił, czy ja bym chciał i żeby się do niego zgłosić, jak będę wolny, bo duża budowa na długi czas. Tak jak ktoś ogląda moje filmy, to wie, że oni zawsze tak mówią. Ale nieważne, w każdym razie nie zgłosiłem się, mógłbym się zgłosić do tego Włocha, ale no jeśli ta praca będzie, to możliwe, że od poniedziałku, a nie, że od jutra czy od pojutrze. A teraz jestem w Niemczech, tu mieszkać nie mogę. Musiałbym gdzieś się no, na kilka dni zatrzymać. Nie bardzo mam ochotę płacić za jakieś pomieszkiwanie w Szwajcarii bezproduktywne, bo w tym roku już zdarzyło mi się parę razy, że pomieszkiwałem bezproduktywnie. W związku z tym nie miałem za bardzo ochoty, żeby tam jechać. Sprawa druga, no ja się ze Szwajcarii wymeldowałem, więc teoretycznie no, musiałbym się starać o nowe pozwolenie o pracę. Teoretycznie. Rzecz trzecia. W Szwajcarii jest coś takiego jak drugi filar.
ubezpieczenia emerytalnego. I ten drugi filar nazywa się PVG i to pracodawca w pewnych okolicznościach płaci i wygląda to w ten sposób, że połowę składki, czyli około pomiędzy 300 a 400 franków płaci pracownik i drugie 300 i 400 płaci pracodawca. No i ja tam przez jakiś czas, mnie tam przez jakiś czas się te pieniądze zbierały. No i uzbierało się parę tysięcy franków i napisała do mnie firma, w której te pieniądze są, co z nimi zrobić, czy je przelać do innej, aktualnej firmy, w której ja mam konto, drugi filar, czy może mi wypłacić na konto. Ale żeby wypłacić na konto, to jest oczywiście, trzeba spełnić taki warunek, że się wyprowadziłem ze Szwajcarii. Wymeldowałem się, wyprowadziłem. I ja, kiedy przyjechałem ze Szwajcarii do Polski, to w tamtym tygodniu wysłałem do tej firmy pismo z potwierdzeniem wymeldowania, że już w Szwajcarii nie mieszkam, że Szwajcarię opuściłem i żeby mnie te parę tysięcy franków przysłali na konto. Ale muszę na to czekać. To się nie dzieje z dnia na dzień. W Szwajcarii wszystko trwa powoli, więc mam taką nadzieję, że być może do końca roku mi te pieniądze wpłyną, ale nie mogę być oficjalnie w Szwajcarii. Więc to jest też druga przyczyna, dla której nie jestem taki chętny tam jechać. Lepiej poczekać, chwilę sobie odpocząć i pojechać w nowym roku jako nowy mieszkaniec Szwajcarii i zaczynać od 3 miesięcy Melde Ferfare i tak dalej, i tak dalej. Wyjaśniałem to już wcześniej na moich filmach, jak to się odbywa, jak to w Szwajcarii wygląda. A tutaj w Niemczech, no to dodatkowa trudność. Dodatkowa trudność polega na tym, że ta agencja niemiecka kazała mi się zameldować przed końcem miesiąca. Najlepiej, żebym się zameldował. Chodzi o to, żeby przyznano mi klasę podatkową, żeby urząd niemiecki skarbowy nie rozliczał mnie na tak zwanej 6. klasie podatkowej, czyli tej, gdzie zabierają prawie połowę pieniędzy z wypłaty. Co też oczywiście mi się nie spodobało, że ja za tym muszę biegać i to załatwiać. Tym bardziej, że nie wiem, gdzie mam się zameldować, bo nie wiem, gdzie będę pracował. Co dodatkowo skomplikowało wszystko. Jak ktoś się wybiera do Niemiec, to tak to wygląda przed granicą. Oczywiście no nie jestem, nie filmuję tuż przed granicą, to ujechałem z jakieś 3 kilometry, czyli korek wynosi to, co pokazuję, plus 3 kilometry jeszcze. Oczywiście no to jest to główne przejście autostradowe, nie? Tutaj przez Zgorzelec, jeśli ktoś będzie chciał jechać do Niemiec, no to ciężko. Parę godzin trzeba sobie zarezerwować na stanie w kolejce. Nie wiem, bo tu stoją tiry. Może kolejka osobówek jest mniejsza, bo tam wcześniej widziałem osobowe auta, a tutaj widzę już nie, tylko same tiry, więc kierowcy tiru mają chyba największe kontrole, nie? No bo tam jednak się może mogą jacyś niechciani pasażerowie, czy chciani zmieścić, ale to nie jest kolejka
na parę godzin stania, to jest kolejka na, nie wiem, na dwa dni chyba stania. Jak oni każdego tira otwierają i zaglądają do środka, to ja sobie nie wyobrażam. Ja nie jechałem, jak jechałem teraz do Niemiec, to nie jechałem tędy, tylko pojechałem do Zgorzelca, do miasta wjechałem i później to jest takie małe przejście tam w Zgorzelcu do tego niemieckiego Görlitz, no to tak jechałem. No chyba się kolejka skończyła. No myślę, że jakieś, chociaż tutaj jakieś jeszcze jadą auto, ale nie to, ale już jadą. No myślę, że jakieś 5 kilometrów na pewno, 5 do 6 kolejka przed granicą. Życie pisze różne scenariusze. Wróciłem z tych głupich Niemiec i byłem przekonany, że to już jest koniec na ten rok, koniec na ten sezon, że nigdzie już nie pojadę. Z Niemiec się oczywiście wyleczyłem, myślę, że na długo. No i cóż, no i wczoraj, no bo ja wczoraj przyjechałem, nie? Tylko że przyjechałem o drugiej w nocy, więc wstałem gdzieś koło południa. No i przychodzi informacja na WhatsAppa z mojej byłej firmy, że mają pracę dla mnie w Szwajcarii. Z tej firmy, gdzie miałem być zatrudniony na stałe. Kto śledzi mój kanał, to wie, że zaproponowano mi pracę na stałe. Później się z tego wycofano. I teraz ta sama firma ponownie proponuje mi pracę bezpośrednio u nich, bez agencji, ale na czas określony. Pytam się go, na ile ta praca? On mi mówi, że Tomas, do końca roku mamy dla ciebie pracę na pewno, a co będzie po nowym roku, to nie wiem, być może też. Myślę sobie... No to dobra, mówię, no to niech będzie, tak? Ustaliliśmy pieniądze. Pieniądze trochę większe, jakbym dostał przez agencję. Ale nie jakoś dużo większe, trochę większe. Jest lepiej, niewiele lepiej, ale lepiej. No i teraz jestem na takim etapie, że muszę zadzwonić do hotelu, tam gdzie mieszkałem, do tego niedrogiego, zapytać, czy mają pokój, zarezerwować, no i będą następne filmy ze Szwajcarii. Byłem przekonany, że już więcej filmów w tym roku nie będę robił. Miałem taki plan, że zostanę do wiosny, oczywiście nie bezczynnie. Plan miałem taki, że sobie trochę podszlifuję niemiecki. Przez ten czas. No ale okazuje się, że jest praca, no to jak jest, to pojadę, tym bardziej, że firmę znam. Oni mnie znają, na pewno nie będzie tak, że przyjadę i się okaże, że nic z tego, tylko jak mi powie tak, to na pewno tak będzie i na pewno tam będę pracował, bo oni mnie chcą, znają, wiedzą, kim ja jestem, wiedzą, co potrafię, wiedzą, jak pracuję, wszystko im pasuje. No i szokująca propozycja, proszę panów, 9 tysięcy dolarów.